Kochani, zostańcie jeszcze z nami. Gwarantuję wam, że nie będziecie się nudzić, tak jak do tej pory. Nazywam się Agata Ceroński i prawie blisko 20 lat temu oddałam swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Potężna światłość uderzyła również w potężną ciemność w moim życiu. Normalnie po ludzku powinnam już nie żyć, ponieważ był na mnie wydany wyrok śmierci z uwagi na to, że żyłam z zawodowym przestępcą, ale do tego zaraz dojdę. W ogóle bardzo się cieszę, że jest was tutaj dzisiaj bardzo dużo i też dziękuję wam, że słuchacie nas, że dajecie nam swoją uwagę i zaufanie. Tak jak już słyszeliście na początku, Jezus absolutnie nie ma nic wspólnego z religią. W ogóle. Bóg jest żywy i ja dzisiaj chcę, aby Jezus stał się twój. Chcę, aby Jezus dzisiaj stał się twój na wieki. Abyś pojednał się dzisiaj z Nim. Aby potężne światło, którym On jest, uderzyło w ciemność w twoim życiu. Przeczytam wam taki werset z Biblii, z Ewangelii Jana 1:1-5. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Niego powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Ciemność to jest takie bardzo interesujące słowo z greki i z hebrajskiego. To jest ignorancja. Życie w ignorancji to życie w niewiedzy. Ale od dnia dzisiejszego będziesz poinformowany, jak, w jaki sposób ciemność może się w twoim życiu zakończyć. Ze słowa, które przeczytałam, ignorancja jednak nie wygrała i ciemność nie wygrała. Wygrało światło i wygrał Jezus. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wyjątkowe życie pokonało zwykłe życie. Możesz dzisiaj przyjąć do swojego życia wyjątkowe życie. Większość ludzi w zasadzie próbuje przeżyć, ale Jezus nie przyszedł po to, abyśmy to życie przeżyli jakoś. Czy zadawałeś kiedyś sobie takie pytanie, po co w ogóle żyję? Po co w ogóle jestem na tej ziemi? Po co się w ogóle urodziłem? I niezależnie od tego, czy jest ci źle, czy jest ci dobrze, czy jesteś biedny, czy jesteś bogaty. Czy zadawałeś sobie takie pytanie, po co w ogóle się urodziłem? Jezus przyszedł, abyś żył wyjątkowym życiem, abyś żył życiem zbawionym. Jezus powiedział w Jana 10:10, ja przyszedłem, aby owce, czyli ty i ja, miały życie w obfitości. Zamiarem życia Jezusa tutaj na ziemi jest to, aby się z Nim pojednać i aby przyjąć to wyjątkowe życie. Greckie słowo życie to zoe, to wyjątkowy rodzaj życia, to wyjątkowe życie. I tak naprawdę możesz dzisiaj się stać udziałowcem tego życia. To życie może ci dać tylko i wyłącznie Jezus. I wiecie, zdaję sobie z tego sprawę, że Jezus dla wielu z was brzmi bardzo, bardzo religijnie, ponieważ niestety, ale kojarzy nam się z czym? Z Kościołem. Z jakim? Z katolickim. Jaki Jezus? Zdrewniały. Jaki? Martwy. Jaki? Bez mocy. Ale nie o takim Jezusie my dzisiaj wam
opowiadamy tutaj. Nie o takim Jezusie mówimy i nie taki Jezus chodził po ziemi i nie to było Jego celem, aby celebrować Jego śmierć, nosząc na klatce piersiowej krzyż, ponieważ to jest narzędzie zbrodni. Trzeba wyciągnąć do swojego życia informacje, jak ja mogę skorzystać z tego, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Przeżyć to życie to nie jest wcale taka wielka sztuka. Jakoś tam pociągniesz za innymi. Wiesz, jak jest. Zawsze do kogoś tam się podłączysz. Jak jesteś słaby, to znajdziesz sobie jakąś lokomotywkę, podłączysz się do tej lokomotywki i jakoś tam po prostu będziesz to życie ciągnął. Nowina na przeżycie życia jako tako jest taka, że ci się uda. Jako tako uda ci się bez Boga. Ale pytanie, czy chcesz żyć jako tako? Czy chcesz żyć byle jakim życiem? Czy chcesz żyć, aby to życie cię przygniatało, nie czerpiąc z niego radości? Czy chcesz żyć naprawdę wyjątkowym życiem? Tak jak powiedziałam na początku, Jezusa przyjście nie miało na celu to, abyśmy żyli jako tako, a w najlepszy sposób, w sposób religijny. Ponieważ wielu ludzi jest bardzo religijnymi ludźmi, ale ja zawsze zadaję takie pytanie, czy ty w ogóle jesteś szczęśliwy? Jesteś religijny, ale czy jesteś szczęśliwy? Jesteś religijny, ale czy masz pewność zbawienia? Jesteś religijny, ale czy żyjesz pełnią tego życia? Czy jesteś odważny? Czy jesteś zdrowy? Czy zarządzasz w swoim życiu? Czy tak naprawdę jesteś religijny i dalej wiedziesz to życie jako tako? Ciągniesz się po prostu. Wierzę głęboko w to, że mówię dzisiaj do ludzi, którzy nie chcą przeżyć tego życia tylko i wyłącznie jakoś. Którzy nie chcą tylko dociągnąć się na końcu. Byle jak, aby się dociągnąć. Kochani, nie takie życie wywalczył dla nas Jezus i nie o takim życiu my dzisiaj do was mówimy. Wiem, że mówię do ludzi, którzy nie tylko mają ambicje, bo ambicje można realizować na wiele, wiele sposobów. Ale wierzę głęboko w to, że mówię do ludzi, którzy w środku siebie, tam gdzieś głęboko, wiedzą, że w tym życiu chodzi o coś więcej. Wiecie, ja jako nastolatka zadawałam sobie takie pytanie, które w pewnym momencie mnie opanowało. Po co ja tu w ogóle jestem? Po co ja tu w ogóle jestem na tej ziemi? Po co ja się urodziłam? W jakim celu ja żyję? Jaki cel ma moje życie? Umrę i co dalej? Dopiero kiedy spotkałam się twarzą w twarz z Ewangelią, czyli z dobrą nowiną, zrozumiałam, o co chodzi w tym życiu. Mówiąc o wyjątkowym życiu, nie mam na myśli, kochani, o życiu na scenie, ale mam na myśli o życiu w oparciu o boskie atrybuty. Żyjąc życiem wyjątkowym, nie mówię o życiu na scenie, tylko mówię o życiu w oparciu o boskie atrybuty. Jezus nie umarł na krzyżu, abyś żył właśnie jako tako, a niestety większość z nas żyje dniem dzisiejszym i żyjemy tak i godzimy się na to, co dzień nam przyniesie. Ale troszkę zaraz wam więcej o tym powiem. Ja w zasadzie do 2004 roku, można powiedzieć, że żyłam jako tako, a może i gorzej. Ciągnęłam się za pewną grupą ludzi. Środowisko, w którym żyłam, definiowało, kim byłam. Moje życie wyglądało tragicznie i było totalnie pozbawione elementu, o którym wam przeczytałam na początku, że światłość zwyciężyła ciemność. Moje życie było zdominowane przez ciemność. Moje życie było zdominowane przez zło. Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Ja niestety tego nie miałam. Choć tak naprawdę
byłam w jakimś stopniu religijnym człowiekiem. Myślałam sobie w różnych okolicznościach mojego życia o Bogu. Wiecie, jak to jest, jak trwoga to do Boga. Więc i ja tak sobie jakoś tam żyłam. Jako nastolatka związałam swoje życie z zawodowym przestępcą, właśnie z tym, który przede mną tutaj z wami stał, z Arturem. Czemu to zrobiłam? Zrobiłam dlatego, że szukałam miłości. Szukałam miłości i poczucia bezpieczeństwa. Z tej tak potężnej dziury, która mi towarzyszyła, zdecydowałam się na taki ruch. Bardzo chciałam być kochana i nie miałam poczucia bezpieczeństwa. Jak masz ty dzisiaj? Zobaczcie, to co mówimy, mówimy niereligijnym językiem, opowiadamy wam tak naprawdę historię naszego życia. Bo Jezus, kiedy wróci, to być może wróci w trampkach i w dredach. Skąd wiesz? Skąd wiesz, czy go rozpoznasz? Może ci się wydaje, że on wróci do kościoła. On wróci po kościół, ale nie do kościoła. I pytanie, czy ty jesteś kościołem? A kościół, wedle Słowa Bożego, to są ludzie, którzy zostali wywołani z ciemności po imieniu. I dzisiaj Bóg będzie was wołał po imieniu do królestwa swojego. On dzisiaj chce, aby ciemność w twoim życiu została złamana. On chce. To jest w centrum jego serca. Czy wierzysz w to? I ja kiedyś miałam potężną dziurę, potężny brak. Brak miłości, brak poczucia bezpieczeństwa. I związuję się z człowiekiem, który jest zawodowym przestępcą. Dlaczego? Ponieważ tak bardzo chciałam czuć się bezpiecznie. Rozumiecie? My jesteśmy w stanie zrobić wszystko, aby coś osiągnąć. Pytanie, czy płynie z tego jakiś owoc? Z tego mojego połączenia niekoniecznie cokolwiek wypłynęło na tamten czas. Nie posiadałam żadnego życiowego przygotowania. Kiedy połączyłam moje życie z Arturem, był wtedy w zorganizowanej grupie przestępczej. Miałam niskie poczucie własnej wartości, byłam bardzo malutka w środku. Bardzo malutka. Byłam bardzo łatwa do tego, aby mnie zmanipulować. Rozumiecie? Bardzo łatwo było mnie zmanipulować. Bardzo łatwo było we mnie włożyć wszystko. Tak jak się kit uciska w okna, tak można było wsadzać do mojego życia różnego rodzaju właśnie, powiedzmy, pseudoprawdy. Lęki, które mi towarzyszyły, tak naprawdę absolutnie w pewnym momencie nie pozwalały mi odejść od Artura, choć nasze życie wyglądało bardzo źle. Z jednej strony było mi bardzo źle, a z drugiej strony poprzez lęki, poprzez kulturę lękową, w której żyłam, nie umiałam podjąć żadnej decyzji. Byłam w tak zwanym fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Na oko dla ludzi moje życie wyglądało the best. Mieliśmy kasę, fajne samochody, rozumiecie? Ale ja mówię do ciebie o głębokości mojego serca, o tym, co się działo w moim wnętrzu. A w moim wnętrzu był lej jak po bombie. Ja byłam jednym wielkim lękiem. I z jednej strony, żyjąc z Arturem, przeżywam jakąś miłość, a z drugiej strony, z miesiąca na miesiąc i z roku na rok nasze życie zaczyna nabierać coraz bardziej kryminalnego kształtu. I wiecie, nie mówię do was o tym, że Artur kradł na przykład kaloryfer albo kurę i siedział za kaloryfer lub za kurę. Był zawodowym przestępcą, więc moje życie wyglądało naprawdę dramatycznie. W naszym domu, na naszym kuchennym stole składana na przykład była bomba.
Ja słyszałam o tym, jakie są, powiedzmy, plany, aby coraz większą grupę młodych ludzi uzależniać od narkotyków. Ja słyszałam informacje o tym, że są planowane porwania. Ja słyszałam informacje o tym, że są planowane wyłudzania potężnych pieniędzy z banków. Wiecie, i to mi wszystko towarzyszy. Te informacje, one siadają na mnie. Więc z jednej strony ktoś mógł powiedzieć, ale czego ty się tam czepiasz? Przecież macie pieniądze, szukałaś miłości, co tam się... Czego krzyczysz? Czego krzyczysz? Ale moje serce szukało czegoś innego. Moje serce szukało ukojenia. Moje serce było zranione. W moim sercu nie było Boga. Żyliśmy w ciemności. I nie mówię do was o jakiejś takiej ciemności, wiecie, enigmatycznej. To była praktyka naszego życia. Życie u boku przestępcy. Żyliśmy w ciemności. Dla jednych ludzi byłam modelką, kimś, kto jest odważny, a dla drugich typową frajerką. Była też w moim mieście taka pewna pani, która w historii Polski jako jedna uciekła z więzienia. I ona kiedyś do mnie przyszła i powiedziała do mnie: Agata, jest mi ciebie bardzo szkoda. Chcę ci pomóc uciec od Artura. Ja mówię: okej, a jaki ma pani plan? I ona mi o tym planie powiedziała. Ja mówię: ten plan jest tak słaby, że ja się boję w niego wejść. Dlatego, że ja żyję z zawodowym przestępcą, który kiedyś powiedział do mnie słowa takie, że jak opuścisz mnie i zabierzesz syna, to moi koledzy cię znajdą, wyleją ci kwas na mordę, zrobią z ciebie ostatnią prostytutkę. O takiej ciemności do was mówię. A więc nie mówię do was o czymś enigmatycznym, że byłam potępiona, bo tam, nie wiem, ksiądz mi w oczy nie spojrzał, jak mi dawał opłatek do buzi. Nie o tym mówię. Nie mówię o jakiejś... o jakimś życiu romantycznym, religijnym. Mówię o życiu uwikłanym w kłamstwo i ciemność. W zasadzie w tamtym czasie nikt tak naprawdę nie może mi pomóc. Nikt. Nie mogą mi pomóc moi rodzice, bo nie umieją, ponieważ nie zatrzymali mnie, kiedy miałam 16 lat i opuściłam dom i zamieszkałam z Arturem. Moi rodzice, choć starali się, to niestety nie udało im się. Nie może mi też pomóc policja, dlatego że w mieście, w którym mieszkamy, jest to małe miasto, policja jest skorumpowana, co ja pójdę i co ja powiem. Wie pan, proszę pana, ja bym tutaj chciała, żeby pan mi pomógł, a pan za chwilę pójdzie i Artur się dowie. Rozumiecie? W zasadzie nikt nie może mi pomóc. Nikt. W wieku 19,5 roku rodzę syna naszego i lęki tak naprawdę w moim życiu nabierają tempa, stają się jeszcze większe. One stają się naprawdę, w ogóle lęk staje się organiczny w moim życiu. Ja przeżywam ten lęk, ja tym lękiem żyję. Już nie boję się tylko i wyłącznie o siebie, ale boję się też i o naszego syna. Oczywiście opowiadam wam teraz to wszystko w takim bardzo negatywnym zarysie, żeby wam pokazać, w jakiej ciemności żyłam. Jednocześnie w tym wszystkim Artur jest człowiekiem i przeżywamy jakąś miłość, przeżywamy też między sobą, jest między nami jakaś chwila też romantyzmu i czegoś tam innego, rozumiecie? Ale generalnie przytłacza mnie w ogóle to życie i to, co się dalej wydarza. Czasami było tak, że wiecie, że ja nie dowierzałam, że ja w ogóle, że ja tak żyję. Ale jednocześnie te lęki właśnie, o których wam mówiłam, one mnie paraliżowały. Ja nie umiałam podjąć żadnej decyzji ani w prawo, ani w lewo. I wiecie, któregoś dnia we własnym przedpokoju, Artur wtedy chyba jakoś nie wrócił na noc, ja tak w ogóle, jak większość z nas, jak trwoga, to do Boga. Zawołałam do tego Boga, mówię: Boże, jeśli w ogóle jesteś, to zabij go albo go zmień. I wtedy Artur zadzwonił i powiedział, że został aresztowany na taki krótki wyrok i musi go odsiedzieć. To był krótki wyrok 10 miesięcy. To było bardzo dziwne, ponieważ większe sprawy miał załatwiane,
A tutaj się okazuje, że tego 10-miesięcznego wyroku nikt nie może odroczyć, załatwić i tak dalej. Więc on trafia do więzienia. Ja w tym czasie odpoczywam, ale jednocześnie też nie odchodzę, bo nie odchodzę, bo nie umiem też w ogóle podjąć żadnej decyzji, bo się boję. I kocham, i się boję, i tak naprawdę nie wiem, co mam zrobić. I wiecie, minęły 3 miesiące i Artur napisał do mnie list z więzienia. Napisał do mnie, że poznał Jezusa, że Jezus mu przebaczył jego grzechy i że on mnie również prosi o przebaczenie. Była to dla mnie informacja dziwna, straszna i bałam się, i kontrowersyjna ona była dla mnie. Nie bardzo wiedziałam, jak mam do niej w ogóle podejść. Natomiast najbardziej to mi się wydawało, że to będzie kolejny sposób na życie. Że to będzie kolejna jakieś kolejne drzwi, które otworzy. Nawet z mamą jego siedzieliśmy i sobie rozmawialiśmy, że może będzie kaznodzieją, może kościół założy, może będzie wyłudzał pieniądze. Czytałam też, że są w psychiatrykach ludzie, którzy, tak zwani neofici, którzy na tle religijnym zwariowali, więc tak naprawdę wiecie, o co chodzi? Myślałam, że zwariował. Pojechałam kiedyś do niego na to widzenie, siedział wtedy w sztumie. Sztum jest takim miejscem, gdzie siedzą więźniowie o... W 1968 roku mój ojciec w sztumie siedział też. Poszedł na piątkę bitą, on zaostrzonym rygorze, na małolatkę. Dobra. Odwiedziłam Artura w więzieniu i nie po raz pierwszy odwiedzałam jego. I zazwyczaj jak jeździłam do niego do więzienia, to nie liczyłam się ja, nie liczył się nasz syn, liczyły się rzeczy, które on chciał, żebyśmy załatwili. Ale tym razem było zupełnie inaczej. On tak naprawdę po raz pierwszy zwrócił uwagę na mnie i na Wiktora. I wiecie, kiedy ja spojrzałam w jego oczy, to ja coś w nich zobaczyłam. I nie, wiecie, ja nie jestem szarpnięta, ani nie jestem religijna. Ja po prostu zobaczyłam innego człowieka. Człowieka, któremu się zmieniła twarz. On miał inną twarz. Widzenie trwało godzinkę, ja wróciłam do domu i 10 miesięcy szybko minęło. I Artur wrócił do domu. I to był inny powrót. Powrotów kiedyś było mnóstwo, za którymi nic nie było. Ale ten był inny. Biblia mówi, że każdy z nas winien narodzić się na nowo. I w 2001 roku właśnie wrócił do domu na nowo narodzony człowiek. Człowiek, który spotkał Jezusa Chrystusa twarzą w twarz. I moc ciemności została w jego życiu złamana. To jest to, co przeczytałam. Że przyszła światłość, ale ciemność jej nie przemogła. I on wrócił do domu. Nowy człowiek o nowym sercu z wymalowaną na twarzą zupełnie, on miał co innego w oczach. I wiecie, kiedy ja przyglądałam się, jak zaczynał żyć, jak rozmawiał z kolegami z grupy przestępczej, którzy przyjeżdżali i proponowali jemu łatwe pieniądze, a on mówił, że on tak nie żyje, że on oddał życie Jezusowi. Pokazywali, że ma korbę, ale już nigdy nie skorzystał z propozycji, którą przyniósł do niego diabeł. To znaczy poznać Jezusa, oddać jemu swoje życie, rozumiecie, i żyć w światłości. I ja tak się przyglądam na Artura życie. On mi mówi, że ja winnam się też pojednać z Bogiem, ponieważ jeśli nie zrobię tego, jeśli mu nie oddam swojego życia, to pójdę do piekła. I wiecie, ta informacja była dla mnie czymś, co mnie tak naprawdę bardzo bolało. Dlatego, że ja byłam dobrą Agatą, z potwornym syfem w sercu. Ale wiecie, jak jest? Syf, który się ma w środku, widzisz go tylko ty. Tym życiem, którym żył Artur, to było życie z syfem na zewnątrz. Zawodowy przestępca, morderca, bandyta, agresor, handlujący narkotykami. To było widoczne. Taki człowiek,
Tak, modlimy się o niego. Niech się nawróci, niech przestaje męczyć ludzi. Ale co z dobrymi ludźmi? Co z takimi ludźmi jak ja? Co z takimi ludźmi, którzy mają tak naprawdę własne poczucie sprawiedliwości? Ja jestem dobra. Ja w ogóle myślałam, że ja i Jezus mamy ze sobą wiele wspólnego. Jezusa zabili mnie, chciano zabić, Artur mi kiedyś broń przystawił do głowy i chciał mnie zastrzelić, więc ja miałam mnóstwo własnych argumentów, rozumiecie, na to, że ja jestem dobra, ale Słowo Boże mówi, że zbawienie jest z łaski za darmo, nie z uczynków, aby nikt z nas nie mógł się chlubić przed Bogiem. I on takie słowa w ogóle do mnie mówi. Ja mówię, słuchaj, ty jesteś normalny, jesteś nienormalny. Bałam się tego, jak będzie wyglądało nasze życie. Gdzieś w głębi też swojego serca wiedziałam, że albo coś się zmieni, albo on w ogóle, nie wiem, przestanie być taki, albo na 100% nie będziemy razem. Wiecie dlaczego? Bo co ma wspólnego światłość z ciemnością? Nic! Nic! I on tym życiem z Jezusem żyje na moich oczach. W ogóle wzięliśmy ślub. Przede wszystkim powiedział do mnie, musimy się pobrać. Dlatego, że żyjemy w grzechu. Ja mówię, Jezu, ale jazda. W jakim grzechu? Wiecie, o co chodzi? Żyliśmy tyle na kocią łapę. Mamy w ogóle 4-letniego syna, a on do mnie mówi, weźmy ślub. Wzięliśmy ślub. I przyglądałam się cały czas jego życiu. Nie tak istotne było dla mnie to, co mówił, bo wiecie, powiedzieć można wszystko. Kartka przyjmie wszystko. Dzisiaj masz mikrofon, jesteś specem. Masz dzisiaj mikrofon, jesteś trenerem. Masz mikrofon, możesz śpiewać. Coś tam liźniesz, już jesteś jakiś ekspert. Dwa razy pukniesz ręką w worek, już jesteś mistrz boksu. Tak to dzisiaj wygląda. Ale ja przyglądam się na praktykę jego życia. Przestaje być przestępcą, idzie do pracy, choć nic nie umie robić. Widzę człowieka, który jest ogarnięty Duchem Bożym. Widzę człowieka, w którym zamieszkało światło. Widzę człowieka, który przestaje emanować tym diabelskim w ogóle zapachem. Rozumiecie? Nie mówię do was o religijnych rzeczach. Mówię do was prawdę i historię własnego życia. I wiecie, tak jak w tym moim przedpokoju zawołałam, Boże, zmień go albo go zabij, to miałam jakiś koncept zmiany. Aby przestał być przestępcą, aby przestał mnie źle traktować, aby przestał mnie zdradzać. Ja miałam taki koncept, ale ludzki koncept jest inny niż boski koncept. Bóg przyszedł w pełni swojej okazałości na moje zawołanie. Rozumiesz? Więc jeśli dzisiaj byłeś w jakimś miejscu, w którym ci jest źle i zawołałeś, Boże, jesteś, Boże, zmień tą sytuację, Boże, o co chodzi, po co ja tu żyję, Boże, czy ta sytuacja jest do rozwiązania, Boże, to my jesteśmy dzisiaj tą odpowiedzią. Nie małą, nie maleńką dziurką, ale potężną odpowiedzią Boga, tego, który cię stworzył na swój obraz i na swoje podobieństwo. I wiecie, kiedy żył przestępczym życiem, to było to życie z pasją. Z pasją. Z pasją kradł, z pasją oszukiwał ludzi, planował przestępstwa. Z pasją. Nie musiał, z pasją to robił. I kiedy oddał życie Jezusowi, to stał się takim samym pasjonatem. Po przestępczym życiu nie zostało nam nic. Policja zabrała nam samochody, konta zostały wyczyszczone, a kiedy Artur się nawrócił i wrócił do domu, to stwierdził, że nie chce mieć nawet nic wspólnego z szatą, która została splugawiona przez grzech. Wiecie, co zrobił? Powywalał ciuchy. Miał super ciuchy. Powywalał te ciuchy.
a z uwagi na to, że nie umiał pracować, więc pracował w takich pracach, że nie zarabiał dużo, ale chciał żyć prawym życiem, bo nie chciał dać przystępu ciemności do swojego życia. I ja na coś takiego się przyglądam. Przyglądam się na takie życie. W ogóle, wiecie, we mnie jest masa pytań, na które muszę sobie odpowiedzieć. Wiem, że tego Boga, którego On mi pokazuje swoim życiem, ja Go nie znam. Ja Go nie znam. On się nie boi w różnych sytuacjach, a ja się boję. On ma pewność zbawienia, a ja nie mam. Ja mam w głowie jakiegoś wyimaginowanego Boga, a On mi opowiada o żywej relacji z żywym Bogiem. On mówi, ale On mówi do mnie. On do mnie mówi. Ja z Nim rozmawiam. W 2004 roku do naszego domu przyjechała policja. Ja zostałam aresztowana. Zostałam aresztowana jako osoba, która pomogła Arturowi, a w zasadzie został mi postawiony zarzut współudziału w zorganizowaniu grupy przestępczej. I chcę wam powiedzieć, że ja tego nie zrobiłam. Po prostu byłam osobą, tak jak wcześniej wspomniałam, osobą o niskim poczuciu własnej wartości, ale z potężną dziurą miłości i potrzeby poczucia bezpieczeństwa, a więc na różne rzeczy w swoim życiu szłam. Miałam założoną firmę, a Artur tą firmę wykorzystał w taki, a nie w inny sposób. I do domu przyjeżdża policja i ja jestem aresztowana. Aresztowany jest wtedy również też i Artur. I on mi wtedy daje do ręki 10 zł. Ja się strasznie boję. Wiecie, co ja wtedy czułam? Ja w ogóle mówię, wiecie, bo mówię, co to jest? Film? Ale jaki? To mnie jednak spotkało. Jestem skuta w kajdanki. I w ogóle za chwilę nie wiem, co się wydarzy. I on mi daje do ręki 10 zł i mówi do mnie, nie bój się. I on się nie bał. A ja się bardzo bałam. I kiedy jechałam skuta do prokuratury, tu w Warszawie, na ulicy Kruczej, zawołałam w swoim sercu do tego Boga, o którym mi Artur opowiadał, że jest żywy. Że On jest żywy, więc zawołałam do Niego, jeśli jesteś żywy, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. Nic innego dla mnie się nie liczyło. Co mi tu pomoże liturgia? Ojcze nasz! Rozumiecie, o czym ja mówię? Ja jestem w dole zagłady. Za chwilę mogę usłyszeć wyrok. W domu został nasz 4-letni syn z policją. Więc jeśli ja nie wrócę, to on wyląduje albo na izbie policyjnej, albo w domu dziecka. I kiedy stanęłam przed prokuratorem, to dostałam środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, a nie aresztu. I wiecie, Artura wtedy zamknęli, ponieważ ciężar winy spadł na niego i też tak zeznał, że ja nie mam z tym nic wspólnego. W tamtym czasie w więzieniu założył kościół, ewangelizował ludzi. Światło, które było w nim, pomimo ciemności, która z zewnątrz go uderzyła, nie zadziałało. W więzieniu założył kościół. Ja zostałam na wolności, ale w moim sercu wiedziałam, że ten Bóg, do którego zawołałam, uczynił dla mnie jakiś cud, ale dalej nie miałam tej potrzeby, aby oddać Mu swoje życie. Zobaczcie, taki dobry człowiek, nie? Tutaj się okazuje przestępca, przychodzi do niego Jezus i on w ogóle od razu oddaje swoje życie Chrystusowi. A dobry człowiek? A ja byłam dobra, sprawiedliwa, dobra Agata, z własnym poczuciem sprawiedliwości. Miałam swoją miarę i swoją wagę. I wiecie, swoimi słowami do tego Boga zaczęłam mówić. Wiedziałam, że żadna religijna modlitwa nie zadziała. Już wiem, że jest, że odpowiedział w ogóle na moje wołanie. Nie siedzę w kiciu, ale dalej nie mam potrzeby, aby oddać Mu swoje serce. Wiedziałam, że Artur go za coś przepraszał, a ja za co mam przeprosić? Co ja powiem? Przepraszam Cię, Boże, że dałam się wkręcić w zorganizowaną grupę. Boże, przepraszam Cię, że uległam lękom. Boże, przepraszam Cię, że miałam niskie poczucie własnej wartości i dałam się zmanipulować. Boże, przepraszam Cię za to, że uległam. Za co mam przeprosić, jak ja jestem ofiara?
Ale powiedziałam do niego tak: jeśli błądzę, to przekonaj mnie o grzechu. I zaczęłam czytać Biblię. I przeczytałam w Biblii, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. I coś ci chcę powiedzieć. Tylko Bóg ma taką moc, aby zamieszkać w 20-latku, w 40-latku, w 60-latku i w 80-latku. I ja czytam te słowa i we własnym pokoju jestem przekonana o błędzie. Sama, personalnie, bez udziału człowieka, bez żadnego religijnego człowieka, ja jestem przekonana, że w moim sercu popełniłam wszystkie grzechy. W sercu moim, jak większość ludzi, jak większość z was, ponieważ większość jesteśmy dobrymi ludźmi. Chcemy dobrze żyć, chcemy mieć święty spokój, tak? I ja oddaję mu swoje życie. Jestem zalana we łzach. I wiecie, kiedy przyjęłam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, natychmiast z mojego życia odszedł potężny ciężar. Coś ze mnie wyszło. Ja tego nie widziałam, ale ja to odczułam. I ja po raz pierwszy mogłam normalnie odetchnąć i wiedziałam, że mnie coś opuściło. Opuścił mnie lęk. Opuścił mnie lęk. To lęk w moim życiu doprowadził mnie do tego, że podejmowałam złe decyzje. Był takim moim starszym bratem i opuścił mnie ten lęk. Kochani, to Jezus Chrystus, ten, który 2000 lat temu umarł na krzyżu Golgoty za ciebie i za mnie, uratował mnie, uratował mojego męża i spowodował to, że my dzisiaj po tak tragicznych wydarzeniach jesteśmy małżeństwem. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi, że stare przeminęło. Bóg w Chrystusie Jezusie dał nam nowe życie. Uwierzyłam, że mam nowe życie. Artur uwierzył, że ma nowe życie i rozpoczęliśmy nowe życie. Jakie nowe życie? W Chrystusie Jezusie. Nie żyję już jako tako. Żyję życiem pełnym mocy i celu. Mam cel. Ewangelizuję ludzi. Tak właśnie żyję. Prowadzimy kościół i ewangelizujemy. Czyli co robimy? Opowiadamy ludziom o lekarstwie na różne choroby. Żyję tak naprawdę z Jezusem wyjątkowym życiem wśród zwykłych ludzi i wśród tak naprawdę zwyczajnych, codziennych obowiązków. Jestem mamą, jestem żoną, jestem liderem wspólnoty. Zdecydowałam się w swoim życiu, aby jeden najgłośniejszy głos mówił do mnie i to jest głos Bożego Słowa. To jest głos Boga, to jest głos Jezusa, który mówi do mnie: dasz radę, możesz więcej, możesz tego dokonać, nie musisz żyć średnim życiem, możesz zwyciężać, możesz myśleć inaczej. Możesz myśleć inaczej niż ludzie wokół ciebie. Zdajesz sobie z tego sprawę? Nie musisz żyć tak jak ludzie wokół ciebie. Nie musisz żyć średnim życiem. Ludzie nie muszą ci wytyczać kierunku życia. Możesz być samodzielnym człowiekiem. Możesz żyć prawdziwie. Możesz być zdrowa. Możesz być wolna. Możesz decydować. Nie musisz być zależna od drugiego człowieka. Możesz mieć własne zdanie. Możesz być głową, a nie ogonem. Możesz decydować. Możesz marzyć. Możesz chcieć. Możesz. 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 To głos prawdy. Czasami bolesny.
Słowo Boże mówi, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Poznałam prawdę i prawda wyzwoliła moje życie. Moje życie było utopione w ciemności. Ale poznałam prawdę, prawda wyzwoliła moje życie i żyję zupełnie innym życiem. Wiecie, normalnie po ludzku powinniśmy nie żyć. Jeszcze kiedyś w świecie, jak grupa przestępcza jechała, żeby zabić Artura, mnie i naszego syna, to urwała im się ośka w samochodzie. Wiecie, kiedy człowiek się rodzi na nowo, kiedy poznaje prawdę, to tak naprawdę stajesz w okoliczności w ogóle takiego wydarzenia, mówisz w ogóle, Boże, w ogóle w różnych sytuacjach chroniłeś moje życie. W różnych sytuacjach chroniłeś moje życie. Dlaczego? Dlatego, że ktoś się o nas modlił. Dlatego, że ktoś być może wzywał imienia Pańskiego nad takimi ludźmi. To, co my dzisiaj tutaj właśnie robimy. Jesteśmy odpowiedzią dzisiaj dla was. Jesteśmy dla was odpowiedzią, że nieważne, jaka ciemność opanowała twoje życie, nieistotne. Istotne jest to, że jest rozwiązanie i tym rozwiązaniem jest Jezus. Z jednej strony to głos prawdy, często bolesny, ale wyzwalający, a z drugiej strony to głos miłości Ojca, który ci zawsze daje drugą szansę. Może dzisiaj tak naprawdę niewiele chcesz. Może właśnie żyjesz takim zwyczajnym życiem, mieszkasz sobie w bloku, masz jakąś pracę, zjadasz sobie kiełbasę i mówisz, jakoś tam sobie przeżyję, jakoś tam sobie pożyję. To chcę ci powiedzieć, że możesz dzisiaj zapragnąć od zbawienia wiecznego po dobrą pracę i potężną miłość. Możesz zapragnąć dzisiaj wyjątkowego życia, a to wyjątkowe życie może dać ci tylko Jezus. Tego wyjątkowego życia nie da ci żaden człowiek, żadna dobra praca, żaden kumpel, kochanka, narkotyki. Wiecie, ja tego wszystkiego spróbowałam i dziura była wielka, ale prawdziwe życie, prawdziwe ukojenie daje tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Wyjątkowość, kochani, to nie jest tylko i wyłącznie samoposiadanie, ponieważ ja dostałam nowe życie. Dostałam dar nowego życia. Moje winy zostały mi przebaczone, pojednałam się z Jezusem. Grzechy moje zostały przebaczone, przyjęłam zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa. Ale to tak jak Bóg wprowadził w ogóle Adama do ogrodu i co do niego powiedział? Nie powiedział do niego słów, aby zdobywał, tylko powiedział do niego, żeby zarządzał. I kiedy przyjmujemy Boże życie, to następną rzeczą, którą robimy, to mamy zarządzać tym naszym życiem. I moje życie zaczęło nabierać tempa dosyć dużego, kiedy zaczęłam swoje myślenie zmieniać za pomocą mocy, którą dał mi Bóg. A więc przyjęłam to Boże życie, przyjęłam nowe DNA, ciemność. Została w moim życiu zakończona. Rozpoczęła się nowa historia. Nowy przedział życia został otworzony. A później z powodu mocy, która we mnie zamieszkała, zmieniłam sposób mojego myślenia. I wiecie, żeby nie tylko wam opowiedzieć o tym aspekcie oddania życia Jezusowi i o tym, że było źle, chcę wam powiedzieć troszkę, jak żyjemy teraz. Chcę wam wymienić kilka takich rzeczy, które doświadczam. Bo wiecie, prawda jest też w ogóle taka, że co nas tak naprawdę przygniata? Z jakiego powodu często mamy się źle? Z powodu prostych rzeczy. Z powodu tego, że nie doświadczamy pokoju. Z powodu tego, że nie umiemy się radować. Z powodu tego, że cierpimy dlatego, że jacyś kretyńscy przyjaciele w ogóle przyszli do naszego życia. Z powodu tego, że dzisiaj małżeństwa się w ogóle rozwalają. Wiecie, o co chodzi? Ale żyć życiem stabilnym można wtedy, kiedy odda się swoje życie Jezusowi. Kiedy człowiek najpierw
sam się uzdrowi. Wielokrotnie chcemy jakiegoś wielkiego boom, jakiejś wielkiej zmiany. Panie, zmień Polskę! Żeby ten rząd taki nie był, to by tak tutaj w Polsce nie było. To rozpocznij od zmiany siebie. Bóg bez ciebie dla ciebie nic nie może zrobić. Słyszałeś coś takiego kiedyś? Bóg bez ciebie dla ciebie nic nie może zrobić. On dziś potrzebuje twojego tak. Ostatnio oglądałem taki kabaret. Lubię kabarety. I w kabarecie w ogóle facet mówi, że Polacy są smutni. I człowiek wygrał w totolotka. I wiecie, jaką miał minę? No. Ale wygrałeś w totolotka. No. Żona ci umarła. No. Na wszystko jest taka sama reakcja. Taka beznadzieja. To się może zmienić dzisiaj. Możesz dzisiaj zacząć żyć wyjątkowym życiem. Być wulkanem pasji, wulkanem energii. Możesz tryskać radością, dobrym słowem. Możesz się cieszyć, ale nie dlatego, że fajnie jest mieć przyklejony uśmiech, nie? Nie, w ogóle, kiedy przyjmiesz Boże życie, twoje życie naprawdę ulegnie zmianie. Posłuchajcie, Artur, pomachaj. On mnie chciał zabić. Normalnie mi kiedyś w domu przystawił pistolet do głowy. Kiedy byłam w 6 miesiącu ciąży z naszym synem, kopnął mnie tak w plecy, że myślałam, że urodzę. Rozumiecie? I kiedy oddajemy życie Jezusowi, ja mu przebaczam to. I to nie jest tak, że ja mu tam przebaczyłam, a teraz mówię, ty chamie zbuntowany, uśniesz, to ci tam wpierniczę nóż pod żebra. Nie, my się kochamy. Artur ma 50 lat, ja 46 i w ogóle przeżywamy namiętną miłość. Z jakiego to jest powodu? Z powodu boskiego życia. Przyjąć tego Jezusa, czy nie przyjąć? A może chcą nas skręcić? A może chcą od nas pieniędzy? Nie potrzebujemy pieniędzy. Mamy full kasy. Przyszliśmy do was dzisiaj, aby opowiedzieć wam o cudownym boskim życiu. O cudownym boskim życiu. O to, abyście spojrzeli w kierunku Ojca, tego, który stworzył nas wszystkich na swój obraz i swoje podobieństwo. A więc pozwólcie, że wymienię wam kilka takich rzeczy, którymi żyję i które są dla mnie mega istotne, a które tak naprawdę, o które ludzie się potykają. Pierwszą z nich to jest pokój. Słowo Boże mówi, że Jezus przyszedł dać pokój, ale nie taki pokój, jak daje świat. Chcesz się naćpać, pójdziesz, naćpasz się, chwilę masz tego pokoju, potem wracasz do domu i co? I jest w ogóle kac moralny, kasa wydana, żona rozgniewana, zły przykład dany, zęby wypadają, choroba jest, i pokoju nie ma. I nie o tym mówię. Niezwykły pokój. Poczucie, że wszystko jest w porządku. Przytoczę wam taki list, też z Biblii. Jest to list do Filipian, który mówi tak. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Czyli niezależnie od tego, w jakim położeniu znajduje się twoje życie, odczuwasz pokój. I ja taki pokój odczuwam. Kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, to okoliczności wokół mnie, one się nie zmieniły. Okoliczności wokół mnie pogorszyły się. Zamknęli do więzienia Artura z uwagi na prowadzenie grupy przestępczej. Do więzienia zamknęli mojego tatę i do więzienia zamknęli dwóch moich szwagrów. Ja podpisuję dozór policyjny 2 razy w tygodniu i nie mogę opuszczać kraju. Ale tam wewnątrz mnie jest potężny pokój. Jest to uczucie, że wszystko jest w porządku. Jest to uczucie, że jestem bezpieczna. Moje życie jest ukryte w Bogu. Ono jest w Bogu schowane. Jest we mnie ta informacja, że to się rozwiąże. Ponieważ ja oddałam moje życie Chrystusowi. Ja mówię o takim pokoju.
że niezależnie od tego, w jakim punkcie życia znajdujesz się, odczuwasz spokój. Masz pokój wewnątrz siebie. Masz kredyt niespłacony, straszą, masz pokój. Wiesz, że to się rozwiąże. Zarządzasz, modlisz się, ponieważ kiedy oddałeś życie Jezusowi, zrozumiałeś, że została ci dana wszelka władza i moc. Możesz rozwiązywać, możesz zawiązywać, możesz ustanawiać, możesz w ogóle egzekwować. Co mi się może stać? Co mi może zrobić człowiek? Kiedyś się bałam człowieka. Co mi może zrobić człowiek? Nic. Jestem w Bogu. Bóg jest we mnie. Odczuwam pokój. Czy odczuwasz pokój? Czy chciałbyś doświadczyć tego pokoju? Radość. Znowu słowo z Biblii. 2 Koryntian 8:2. I mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Popatrzcie, jaka skrajność. Pomimo różnych położeń w swoim życiu, niezwykła radość wynikająca z Bożego życia jest w moim życiu. Okoliczności mogą być trudne, ale jest radość z powodu posiadania boskiego życia. Tego się nie da wytłumaczyć, to trzeba przeżyć. To trzeba przeżyć poprzez to, że się oddaje Jezusowi swoje życie. Relacje. Wiecie, ja miałam różne relacje w takim tym moim starym życiu. Myślałam kiedyś, że miałam prawdziwe przyjaciółki, prawdziwe koleżanki, ale potem się okazało, że to nie były moje prawdziwe koleżanki, ponieważ one sypiały z moim facetem. Nie wierzę w taką przyjaźń. Ale kiedy oddałam życie Chrystusowi, moje życie zostało połączone z innymi ludźmi. Z takimi ludźmi, których w sposób normalny bym nie spotkała. Tam stoi Tomek. Tomek, pomachaj. Tomek jest z Krakowa. Ja mieszkam w Nasielsku, 50 kilometrów w kierunku Gdańska od Warszawy. Normalnie bym Tomka nie spotkała. Jest Magda. Magda jest z Chełma. Nie ma takiej opcji, żebyśmy się spotkały, ponieważ ja z życia przestępczego, z ulicy, a Magda po szkole muzycznej. Jak byśmy się spotkali? Norberta jest opcja, żebym spotkała, ponieważ siedział lata w więzieniu. Może kiedyś na sali widzeniowej byśmy się spotkali. Wielu tych ludzi, którzy są dzisiaj moimi przyjaciółmi, nie spotkałabym. Wiecie, przyjaciel ma to do siebie, że jak jest taka potrzeba, to ci powie trudne słowo, ale jak jest też potrzeba, to da zranić swoje życie. On cię autentycznie ochroni swoimi plecami. On cię wspomoże nie tylko słowem, niech ci Bóg błogosławi. On potrafi wyjąć swoją pensję i dać tobie. On potrafi cię wziąć na 3 miesiące do swojego mieszkania i powiedzieć: mieszkaj u mnie. Niech ci się polepszy. Jak ci się polepszy, to dobrze. Mam takich ludzi wokół siebie. Z powodu Jezusa Chrystusa. Nie takich ludzi, że jak chodzisz do kościoła, to ktoś stoi obok kogoś i mówi: ale ona ma obcisłe spodnie. Jeszcze jej w tyłek weszły. Jak ksiądz zobaczy, to ją tam. Nie o czymś takim mówię. Niezwykły pokój, niezwykła radość, niezwykłe relacje z powodu boskiego życia, z powodu zmiany kierunku życia. I niezwykłe małżeństwo. Dzisiaj gówno znaczy słowo. Zareklamuję taki film, który ostatnio oglądałam o królowej Szarlocie. Obejrzyjcie sobie, jest na Netflixie.
potężna historia miłości, odpowiedzialności i siły danego słowa. Młoda dziewczyna, a w zasadzie jej ręka zostaje sprzedana monarsze, dlatego że dobrze jest, żeby tam miał fajną żonę i super królową. Matka jego zataiła przed tą właśnie Charlotą, że on jest chory psychicznie. Gada z gwiazdami. Ona ma 17 lat. Zostaje mu oddana, nic nie ma do powiedzenia, po prostu musi się stać tą królową. I wiecie, oni się w zasadzie w sobie zakochują, ale kiedy ta Charlotta dochodzi do tego, że on jest chory psychicznie, to podchodzi do niego i mówi: wiesz, Jerzy, pamiętaj, że jesteśmy drużyną. On do niej mówi: możesz odejść. Możesz przeskoczyć przez mur. Nie dam ci 100% siebie. Będę pół król, pół mąż. Ona mówi: ale kiedy się spotkaliśmy, kiedy chciałam właśnie uciec, to powiedziałeś do mnie, że dla ciebie jestem Jerzy. Ciebie kocham, Jerzy. Nie pokochałam króla, pokochałam Jerzego. I wiecie, ten film jest czymś bardzo mocnym, czymś, co dzisiaj jest bardzo słabe. Dzisiaj ludzie wychodzą za mąż, coś tam ich uszczypnie, rozwiodę się, bo mnie boli, bo ona se golf kupiła. Rozwodzisz się? Przecież powiedziałeś w ogóle na dobre i złe, jak kochasz, podstawa czy kochasz, jak kochasz, to się zacznie zmieniać. Ja mam niezwykłe małżeństwo, dlatego że po ludzku mogliśmy się rozwieść, ale boskie życie zamieszkało w nas. Przyjęliśmy Ducha Świętego, który dał nam moc, abyśmy zmienili sposób myślenia. W miłości idziemy na potężne kompromisy, w wierze nie, ale w miłości tak. Kochamy siebie, mamy dwójkę dzieci. Właśnie takim życiem, zwycięskim życiem, życiem, w którym totalnie panujemy nad tym, co przynosi nam dzień. Właśnie o takim życiu do was mówię. Mówię do was o boskim życiu, o przyjęciu boskich atrybutów, o staniu się córką lub synem. Czy chciałbyś dzisiaj pojednać się z Bogiem? Czy chciałbyś dzisiaj oddać swoje serce Chrystusowi? Czy chciałbyś, żebym ja dzisiaj położyła na ciebie swoje ręce? Czy byś chciał? Nie chciej żyć jako tako. Nie chciej żyć średnim życiem. Nie chciej żyć życiem słabym. Dzisiaj jest takie, wiecie, ludzie się szczycą. Ja mam swojego terapeutę. Ja mam swojego psychoanalityka. To jest taka słabość, jest dzisiaj jakaś, kurczę, w cenie. Jak ktoś prawdziwie kocha, to mówią: frajer. Nie! Kocha ten, kto jest odważny. Kochają odważni ludzie. Chrześcijaństwo jest dla kozaków. A dzisiaj jest wszystko słabe. Słabi mężczyźni. Dlaczego? Jak wielokrotnie się przyglądam, ja mówię: z czym ty sobie nie radzisz z byciem facetem? Z czym sobie nie poradziłeś? No ja wstałem, ja nie wiem, czy ja mam iść do pracy. Kochani, nie jestem religijnym człowiekiem. Oddałam swoje serce Chrystusowi. Bóg mocy zamieszkał we mnie i ze słabej, chwiejnej dziewczyny jestem zupełnie innym człowiekiem. Człowiekiem, który śmiało wstaje rano i wygląda na ten świat. Czy chciałbyś dzisiaj oddać życie Jezusowi? Czy chciałbyś, żeby moc ciemności została dzisiaj nad twoim życiem złamana? Czy chcesz doświadczyć dzisiaj cudu boskiego życia? Czy chcesz? Czy chcesz? Jeśli chcesz, to chodź do mnie albo podnieś swoją rękę, pomodlę się z tobą. Czy chcesz
dzisiaj stać się obywatelem nieba. Czy chcesz? Czy chcesz, aby to, na co szukasz od lat odpowiedzi, zamieszkało dzisiaj w tobie? Szukasz tego. Szukasz odpowiedzi. Nie bój się, nie wstydź się. Podejmij w końcu jakąś decyzję. Wiecie, to jest słabość dzisiejszego społeczeństwa. Nawet kabarety o tym robią. Mariusz, podejmij wreszcie jakąś decyzję. Nie możesz całe życie ze mną mieszkać. Mamo, ale ja nie wiem, co ja mam zrobić ze swoim życiem. Rozumiecie? Czy chciałbyś dzisiaj oddać Jezusowi swoje życie? Czy chciałbyś dzisiaj zmienić bieg swojego życia? Ojcze, ja wzywam Twojego potężnego imienia i ja dziękuję, Ojcze, Tobie za moc Twojego Słowa. Ja dziękuję Tobie, że Twoje Słowo ma moc obrócić wydarzenia w ludzkim życiu. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie zaczęli decydować. Ojcze, ja modlę się, aby odeszła słabość. Ojcze, ja modlę się o decyzyjność ludzi. Ojcze, ja modlę się. Ludzie, mówimy do was o zbawieniu. Nie mówimy do was o tym, że jutro za darmo ktoś wam da gałkę loda. Nie mówimy do was o tym, że jutro przyjedzie jakaś śmieciarka i wywiedzie ci śmieci. Mówimy do ciebie o tym, że kiedy nie oddasz życia Jezusowi, spędzisz wieczność w piekle. Zdecyduj, zdecyduj, zdecyduj. Niech ten duch słaby, niedecyzyjny opuści ciebie dzisiaj. Podejmij dzisiaj jakąś decyzję. Ojcze, ja modlę się, aby ciemność została dzisiaj rozerwana, aby ludzie zdecydowali się na to, że chcą Tobie oddać swoje życie. Wszystko zależy od Twojej decyzji. Ja zdecydowałam. I mam głęboką świadomość tego, że beze mnie Bóg dla mnie nic by nie mógł zrobić. Jestem dzisiaj człowiekiem na tak. Na tak. Na tak, na zmianę. Kiedy pojawia się problem, modlimy się. Kiedy pojawia się problem, bierzemy Biblię i na podstawie Słowa Bożego rozwiązujemy problemy. Oddaj swoje życie Jezusowi.